Zakupiłem takie urządzenie, to jest automatyczny przełącznik zasilania. Tak to wygląda. Oczywiście to jest tylko tak połączone na próbę. U góry, jako sieć normalną, czyli normalnie podłączone do prądu z sieci, mamy podłączone tutaj, tak? A od dołu mamy podłączone do agregatu. Jak widać, obydwie diody się świecą. Gdyby ktoś chciał podłączyć odwrotnie, też można odwrotnie, na przykład jeżeli tu by były panele solaryczne, to główne zasilanie, a na dole mogło być zasilanie z sieci jako awaryjne, gdyby się coś popsuło we falowniku, w ten sposób też można to podłączyć. Teraz mam ustawione na manualne, ale przełączę teraz na automatyczne. Włączę czajnik. Tu mam wyjście puszczone takim dziwnym przedłużacem. To jest wszystko na chwilę podłączone. Włączę na chwilę czajnik. Niech się gotuje. Agregat trochę podkręcę, bo czajnik dużo prądu ciągnie. To niech się przystosuje. Zobaczymy, czy się gotuje. Nie słychać tego, ale faktycznie czajnik działa. Teraz za to będzie słychać. Gdy odłączę zasilanie z sieci, powinno automatycznie przeskoczyć tutaj na tym przełączniku i przełączyć mi na agregat. Także spróbujmy, co się stanie. Agregat, słychać, od razu głośniej chodzi. Czajnik nadal chodzi. Co się stanie, gdy podłączymy to normalnie z powrotem? Przełączy się, czy nie? Wszystko pięknie działa. No, taka zabawka. Gdyby ktoś chciał, to można coś takie coś zakupić na 3 fazy, żeby się w Polsce nadawało. No, to by było na tyle.